Grzegorz Boratyn, witam i zapraszam na aktualności. Zaczynamy jak zwykle od informacji dnia. Jutro kolejny finał akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę i wielka zbiórka żywności, odzieży i zabawek. Nie stać rodziców na zrobienie paczki dziecku, na kupienie czegoś pod choinkę czy na świętego Mikołaja. Nowy most w Pastwiskach prawie gotowy. Mieszkańcy czekali na niego 15 lat. Bardzo ważny jest ten most dla nas, dlatego że on nas łączy z światem. Kobiety rządzą, na przykład w bieszczadzkiej gminie Cisna. Naprawdę to zgodnie i harmonijnie w gminie funkcjonuje, co nie zmienia faktu, że nie szanujemy mężczyzn. Noc wigilijna w masce, kolejna premiera Rzeszowskiego Teatru. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Przed nami kolejna edycja akcji, która daje najmłodszym nadzieję na piękny prezent. Jutro na ulicach Rzeszowa i innych miast regionu pojawią się wolontariusze, którzy będą zbierać rzeczy trwałe, smaczne i ciepłe. Żywność, odzież i zabawki. Wśród animatorów akcji nie zabrakło też dziennikarzy telewizji Rzeszów. O szczegółach Anna Tomczyk. W samym tylko Rzeszowie jutro będzie 13 takich miejsc, gdzie można przynieść dary rzeczowe i wesprzeć innych ludzi. A cała akcja ma uczyć wrażliwości na los drugiego człowieka. Bezrobocie lub niskie płace, czasem ciężkie choroby i rosnące koszty życia. Mieszkańcy Podkarpacia doskonale wiedzą, że wiele rodzin właśnie takie problemy zmuszają często do ogromnych wyrzeczeń albo klepania biedy. Czy pani widzi wokół siebie biedę wśród ludzi? Tak, oczywiście, że tak, że widzę. A czy pani komuś pomaga? Jak najbardziej. W jaki sposób? W jaki sposób? Dając warzywa, drobne datki. Biedne ludzie nie mają po co żyć. Biedny naród nie ma po co żyć. Utrudniają wszędzie. Zabierają wszystkie pieniądze. Światło, śmiecie, gaz, woda. 30 zł taki babki żądają miesięcznie. Bój się pani Boga. To co one? Boga nie mają w sercu. Ta spektakularna bieda, która prosi o pieniądze, ale jesteś taka, która siedzi w domu po prostu i nie prosi o nic. Oszczędzanie, odmawianie sobie podstawowych rzeczy lub szukanie tanich towarów zamiast w sklepach, w dyskontach i szmateksach wielu ludziom z konieczności weszło w krew. Bardzo dużo ludzi przychodzi. Nie narzekam na brak klientów. Ale wciąż w wielu rodzinach to właśnie dzieci ubóstwo odczuwają podwójnie, patrząc na lepszy standard życia rówieśników i nie mogąc oczekiwać zbyt wiele od swoich rodziców. Stąd właśnie wziął się pomysł dziennikarskiej ogólnopolskiej akcji radiowej, która spieszy z pomocą najmłodszym. W tych biednych rodzinach jest tak, że nie stać rodziców na zrobienie paczki dziecku, na kupienie czegoś pod choinkę czy na świętego Mikołaja. I nasza akcja służy temu celowi. Jutro przed budynkiem radia, hipermarketami w Rzeszowie, przed niektórymi kościołami, na parkingu przy Dołowej, przed Strażą Pożarną i Komendą ZHP w Rzeszowie staną auta, do których można przynosić dary rzeczowe. I jak co roku wolontariusze o dary poproszą też klientów sklepów. W hipermarkecie Leclerc staną dziennikarze naszej redakcji, by włączyć się w akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Jest ona wyrazem ludzkiej solidarności z ludźmi w potrzebie, tak bardzo potrzebnej na co dzień. Uważa pani, że takie akcje charytatywne są potrzebne naszemu społeczeństwu? Że one się przydają tu w Rzeszowie i na Podkarpaciu? Raczej tak. Tak, bo dużo dzieci jest takich biednych, co nie mają. Nie mają po prostu, rodzice nie mają pracy. Po domach chodzą, bo bywa. Bo byłam tego, jak przyszła do domu i mówi, że nic nie chce pieniędzy, tylko żeby coś dla dzieci zjeść. No, to co miałam w lodówce, to dałam. Co roku dzięki tej akcji z symbolicznym słoneczkiem na Podkarpaciu udaje się zebrać aż kilka ton żywności, ubrań i zabawek dla dzieci. A wsparcie przed Mikołajem i przed świętami dociera do ponad 200 rodzin w regionie. W Pastwiskach koło Rymanowa na Wisłoku jest już nowy most. Mieszkańcy kilku miejscowości zabiegali o niego kilkanaście lat. Stary most był już tak zniszczony, że ustawiono przed nim zakaz ruchu dla ciężarówek i autokarów. Zakaz uciążliwy, bo w Puławach działa przecież jedyny w tej części Beskidu wyciąg krzesełkowy. Stary most przez lata nie był remontowany i w końcu jego stan pogorszył się tak bardzo, że trzeba było wprowadzać kolejne, coraz ostrzejsze ograniczenia nośności, a to bardzo utrudniało życie mieszkańcom. Ale przez lata były problemy ze sfinansowaniem budowy nowej przeprawy. Między innymi dlatego, że leży ona na granicy dwóch powiatów. Teraz w końcu problem się rozwiązał. Zostały już tylko prace wykończeniowe.
Most jest po pierwszych próbach obciążeniowych, które wyszły pozytywnie i myślę, że w razie W, czyli gdyby wezbrał Wisłok, to jest możliwość przejazdu przez ten most zarówno straży pożarnej, jak i karetki pogotowia. Myślę, że na początku grudnia będą już wszystkie dokumenty, które pozwolą na zgodne z prawem użytkowanie tego obiektu. O nowy most mieszkańcy Puław, Wisłoczka i Rudawki starali się 15 lat. Dopiero w maju dowiedzieli się, że będą pieniądze na jego budowę. Potem długo trzymali kciuki, żeby wykonawca robót zdążył z budową przed zimą. Bardzo ważny jest ten most dla nas, dlatego że on nas łączy z światem, bo nie ma innego objazdu. No, mieliśmy teraz przez 4 miesiące objazd przez Brud, objazd przez Wisłoczek, ale przy trudnych warunkach pogodowych były wielkie problemy. Członkowie Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego Przełom Wisłoka, czyli właściciele stacji narciarskiej Kiczeraski, cieszą się, że w końcu narciarze będą mogli docierać tu autokarami. Monitorowaliśmy cały czas o budowie nowego mostu ze względu na to, że goście bali się po tym starym moście w ogóle przejeżdżać. Każda wieś położona za rzeką dołożyła do mostu swoją cegiełkę po kilkadziesiąt tysięcy złotych zebranych wśród mieszkańców i przedsiębiorców. Z gospodarczego punktu widzenia to tak, do nas dojeżdżają wszystkie nawozy. To jest masa tirów w roku, do Wisłoczka, do Puław i na Rudawkę, a wyjeżdża stąd przede wszystkim mleko. Prawie 3 miliony litrów w ciągu roku. Z każdego litra jeden grosz zasili tak zwany fundusz mostowy. Wsie zza rzeki oraz samorządy uzbierały w ten sposób wkład własny na inwestycje, czyli 888 tysięcy złotych. Most kosztował w sumie 4,5 miliona złotych. Ponad 3,5 miliona to pieniądze z rezerwy premiera. Dla wielu samorządowców ostatnie wybory były sprawdzianem zarówno z popularności, jak i społecznego zaufania. Byli tacy, którzy tej próby nie przetrwali. Są jednak miejsca, gdzie wyjątkowo skuteczne okazały się kobiety. Już wiemy, że wygrały w 5 samorządach, a po drugiej turze może będą świętować kolejne sukcesy. W gminie Cisna dogrywka nie będzie potrzebna. Renata Szczepańska wygrała wybory po raz 4. Wójt – kobieta, skarbnik – kobieta, sekretarz gminy też kobieta, do tego dyrektorka szkoły, pani dyrektor Centrum Kultury i szefowe schronisk młodzieżowych. Niektórzy mówią, to właśnie uroki Cisnej, jednej z najbardziej wysuniętych na południowy wschód polskich gmin. Ale u nas naprawdę to zgodnie i harmonijnie w gminie funkcjonuje, co nie zmienia faktu, że nie szanujemy mężczyzn. No właśnie, mężczyzn. W babskiej gminie też jest ich trochę i choć stanowisk dla nich zostało tu niewiele, nie czują się dyskryminowani. To, że kobiety mają parcie do władzy, bo uważam, że mają dużo ciekawych pomysłów i tak powinno być wszędzie. Nie tylko we władzach lokalnych, ale w powiatowych, wojewódzkich, no i oczywiście na szczeblu centralnym, bo w tym parlamencie, jak widzimy same męskie twarze, to nawet oka nie ma na czym zatrzymać. Mężczyźni co tu robią? W lesie i różne inne rzeczy robią. Niekoniecznie muszą w biurach urzędować. W biurach to jest okropnie nudna praca według mnie. A kobiety z Cisnej jak z rękawa sypią swoje liczne pełnione funkcje. Jestem kierownikiem zespołu Opienka, jestem szefem wspólnoty WRZOS. A ja jestem sołtysem już 3 kadencje, jestem w zespole Łopienka. Byłam w kole gospodyń wiejskich w Cisnej także. Jestem w Stowarzyszeniu Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych. Od starszych po najmłodsze każda jasno widzi swoje życiowe role. A ty kim chciałabyś w życiu zostać? Panią weterynarz, pielęgniarką. Tu w każdej dziedzinie życia głos mają kobiety, mimo że czasem aż głowa boli od nadmiaru spraw. Na zasiłki w sumie zawsze nam wystarczało i w dalszym ciągu wystarcza. Dzieci są dożywiane w szkole. No nie jest rewelacyjnie, ale nie jest też tak najgorzej. Gmina Cisna ma zaledwie 1720 mieszkańców i mnóstwo problemów do rozwiązania. Dlatego inwestorzy z zewnątrz są tu mile widziani. Mogą to być mężczyźni z pomysłami na nowe miejsca pracy, a babska gmina chętnie ich wspomoże. Tylko co czwarta osoba powyżej 60 roku życia nie ma żadnych problemów ze słuchem. Tak wynika z raportu TNS Polska Słuch Polskich Seniorów 2014. Na szczęście dzięki zdobyczom techniki i medycyny powrót do świata dźwięków jest możliwy. Dziś specjaliści ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie zorganizowali Białą Sobotę dla słuchu. Nie tylko badali, ale też odpowiadali na pytania i wątpliwości. Proszę powiedzieć, czy słychać lepiej? Może lepiej. Trochę lepiej. Tak, lepiej.
Taki prosty test z pomocą tego małego, nowoczesnego urządzenia pozwala w kilka sekund stwierdzić, czy problem, z jakim boryka się pacjent, może zostać wyeliminowany za pomocą implantu. Może on się okazać najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich osób z głębokim niedosłuchem oraz tych, którym nie wystarcza już zwykły aparat słuchowy. I co najważniejsze, zarówno operacja wszczepienia implantu, jak i samo urządzenie są w 100% refundowane przez NFZ. Pacjent płaci tylko za baterie, które trzeba co jakiś czas wymieniać. Specjaliści przypominają jednak, że ryzyko pojawienia się problemów ze słuchem można zmniejszyć. Czyli jeśli chcemy mieć zdrowy i dobry słuch, to przede wszystkim warto jest pamiętać, że higiena uszu jest też bardzo istotna i trzeba o uszy dbać i na pewno nie narażać uszu na bardzo duże obciążenie akustyczne. Organizujemy już czwarte targi pracy w ramach projektu Dyplom z pierwszą przepustką do biznesu. Te targi organizujemy po to, żeby nasi studenci poznawali rynek pracy. Co roku zwiększa nam się liczba firm, które się wystawiają, jak i młodzieży, która odwiedza. W tej chwili już 350 osób jest na stażach i gros tych osób znalazło tutaj firmy, które zaprosiły ich. Na ubiegłorocznych targach dowiedziałam się o możliwości odbywania stażu w ramach programu unijnego. Postanowiłam złożyć dokumenty i udało mi się dostać na 3-miesięczny staż. Staż odbyłam w Polfie Rzeszów. Jestem bardzo zadowolona, bardzo dużo się nauczyłam. Do tego wszystkiego nawiązałam kontakty nowe, poznałam nowych ludzi, nauczyłam się pracować w grupie, poznałam może przyszłego swojego pracodawcę. Przy wtórze dźwięków strażackich trąbek ulicami Rzeszowa przeszedł pełen radości Marsz Szlachetnej Paczki. W ten sposób wolontariusze, darczyńcy i sympatycy akcji uczcili otwarcie bazy potrzebujących rodzin, do których w tym roku trafią świąteczne prezenty. Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja charytatywna, której celem jest mądre pomaganie. Oznacza to, że pomoc trafia tylko do wcześniej wybranych rodzin, które naprawdę jej potrzebują. Tylko w ubiegłym roku w całej Polsce z takiej pomocy skorzystało ponad 70 tysięcy osób, a wartość wszystkich rozdanych prezentów to ponad 33 miliony złotych. Żeby pomóc w tym roku, wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę, której chcemy pomóc i przygotować dla niej paczkę. Finał akcji już 13 grudnia. Prowadzona przez Caritas dwudniowa zbiórka żywności dla Lwowa zostaje przedłużona. Dziś i wczoraj akcję przeprowadzono w sklepach Frak. Od poniedziałku przez cały tydzień trwają żywność i środki czystości. Można przynosić do siedziby Caritas przy ulicy Styki w Rzeszowie, a wieczorem do schroniska dla bezdomnych w centrum charytatywnym. Wszystkie rzeczy pojadą na Ukrainę i trafią do najbardziej potrzebujących. Wybitny kompozytor, dyrygent i pedagog Krzysztof Penderecki świętuje dziś w Podkarpackiej Filharmonii swoje 81. urodziny. Na wyjątkowy koncert wybrał m.in. hymny do świętego Adalberta i Daniła oraz drugą symfonię wigilijną. Pytany o plany na przyszłość odpowiada żartobliwie, że nie liczy czasu. Aktualności były na próbie generalnej koncertu. Krzysztof Penderecki, czyli mistrz. Perfekcyjny w każdej dziedzinie swojego życia, zarówno jako kompozytor i pedagog. Artysta od kilkudziesięciu lat fascynuje melomanów swoją zmiennością. Ciągle szuka. Zdarza mu się komponować w samolocie, hotelu, a nawet podczas towarzyskich spotkań. Muzyka jest jego życiem. Penderecki nie liczy czasu, nie zastanawia się, ile przed nim. Po prostu komponuje, bo to, co robi, stanowi sens jego życia. Ja mam bardzo rozległe plany. Ja się nie liczę z wiekiem i z właśnie, które to urodziny, 81 jednak już, ale ja mam tak w moim kalendarzu, takim na przyszłość, to mam utwory, które musiałbym jeszcze pisać 20 lat, żeby to skończyć. Nie wiem, co mi się uda skończyć, ale postaram się. Artysta wybrał na urodzinowy wieczór 4 utwory. Do Rzeszowa przyjechał w świetnej formie. Na próbie żartował i udzielał ostatnich wskazówek orkiestrze. Zawsze w gotowości, zawsze w drodze, zawsze w świecie muzyki. Bardzo ważne są dla nas utwory współczesnych twórców. Staramy się je w miarę możliwości wykonywać jak najczęściej. Proszę spojrzeć w nasze programy repertuarowe na trwający obecnie 60. jubileuszowy sezon Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Sezon ten wypełniony jest także utworami twórców polskich, w tym kompozytorów współczesnych.
Krzysztof Penderecki urodził się 23 listopada 1933 roku w Dębicy. Z rodzinnej miejscowości ruszył do Krakowa, a potem stał się obywatelem świata. Artystą totalnym, nieprzewidywalnym i wyprzedzającym swój czas. To cecha najwybitniejszych. Dziś jego muzyka trafia do milionów melomanów. Niegdyś uważano, że jest trudna. Sam kompozytor dodaje, że tworzy po prostu dla wrażliwych, potrzebujących kontaktu z tego rodzaju refleksją odbiorców. W Teatrze Maska w Rzeszowie dziś premiera opowieści wigilijnej Karola Dickensa. Spektakl, tak jak oryginał literacki, nawiązuje do uniwersalnego pytania, co dla nas jest w życiu najważniejsze. Reżyseruje Czesław Sieńko, a scenografię zaprojektowała Izabela Toroniewicz-Wyszomirska. Bohater najsłynniejszej powieści Karola Dickensa, Ebenezer Scrooge, jest nieprzyzwoicie bogaty. Uwielbia przeliczać swoje pieniądze i upaja się tym, że je ma. Właściwie nie wiadomo, co jest gorsze. Zniewalające bogactwo czy uzależnienie od niego, które sprawiło, że przestał zauważać innych ludzi. Ogromna fortuna przysłoniła mu sens życia. Doprowadziła do zniewolenia umysłu, co w konsekwencji uczyniło Ebenezera niewolnikiem samego siebie. Wszystko zmieniło się podczas jednej wigilijnej nocy, kiedy starca nawiedziły duchy świąt Bożego Narodzenia. Lód w sercu Scrooge'a zaczął topnieć. Podczas tej całej metamorfozy no, zrozumiał, że jednak to pieniądze, to, że jest taki zły, to do niczego to nie prowadzi. Że jednak to dobro, że człowiek, że rodzina, to są najważniejsze wartości, jakie istnieją na świecie. Spektakl zrealizowano z ogromnym rozmachem. Za stronę wizualną odpowiada znakomita scenografka Iza Toroniewicz-Wyszomirska, która przyznała, że praca nad spektaklem pozwoliła jej nie tylko przenieść się w czasy dzieciństwa, ale i odkryć w sobie na nowo wrażliwość i piękno czasów, kiedy wszystko było prostsze. Takim cudownym momentem dla mnie zawsze jest, jak zrobię projekty, przywożę makietę do teatru, kostiumy, projekty lalek, i taki dzień, kiedy to wszystko ożywa na scenie, to tak właśnie troszeczkę jak Wigilia. To jest taki wielki prezent wtedy rozpakowany. Twórcy spektaklu zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych, bo przecież zawsze warto szukać odpowiedzi na pytania, które w jakiś sposób nas kształtują. Zatem co jest najważniejsze w życiu? Po prostu drugi człowiek z jego problemami i potrzebami. Trzeba o tym pamiętać nie tylko, kiedy ze sceny padają kłopotliwe pytania. A na koniec portret 22-latka z Rzeszowa, który tworzy własną linię ubrań malowanych ręcznie. Sebastian Plens łączy w sztuce hobby i umiejętności zdobywane na studiach, ma za sobą pierwsze sukcesy w konkursach, ale równocześnie cieszy go sympatia i zainteresowanie odbiorców sztuki projektowania. Tutaj była inspiracja Dolce & Gabbana, najnowszymi sesjami zdjęciowymi. Projekty, które tworzę, są obrazami, można je traktować jako obrazy na ubraniach. Zawsze chciałem połączyć dwie pasje, w sumie to trzy. Modę, sztukę i architekturę, którą studiuję. Nie ukrywam, która jest trudnym dosyć kierunkiem, więc to, co teraz robię, jest trochę moim hobby, ale też takim sposobem może na przyszłe życie. Tą tunikę wykonałem na urodziny dla mojej mamy. Przedstawia jedną z jej ulubionych w sumie aktorek, Brigitte Bardot. Wszystkie projekty, które wykonuję na ubraniach, można traktować jako obrazy. Są wykonane moją taką, no, trochę autorską, można powiedzieć, techniką. W sumie już jako dziecko lubiłem sztukę, lubiłem sobie coś tam bazgrolić, wiadomo, po kartkach, też często po ścianach, ku zadowoleniu mojego taty, który musiał je przymalowywać ciągle. Także trwało to w sumie od zawsze, a malowanie na ubraniach przyszło tak nagle. Zapisałem się na kursy malarstwa parę lat temu, wcześniej chodziłem na kursy rysunku, tam się nauczyłem w sumie perspektywy, światło cienia. Pomyślałem sobie, no co, tylko obrazy takie muzealne wiszące w domach czy tam w jakichś galeriach, no trochę nudne, więc czemu nie wyjść z tym na ulicę? No i wychodzę właśnie. Ostatnio brałem udział w pokazie mody w Krakowie. Było to promowanie miasta Krakowa właśnie poprzez modę i sztukę. No i zająłem tam drugie i trzecie miejsce. Pani Ewa Minge była w jury, także jakoś uskrzydliło mnie to trochę. Na co dzień mieszkam w Krakowie, studiuję tam architekturę i urbanistykę na Politechnice Krakowskiej. No jest to dosyć ciężki kierunek, jak mówiłem już, więc to, co robię, pozwala mi tak właśnie troszkę się zrelaksować, w taki świat bardziej artystyczny, swoich wizji artystycznych wskoczyć. Ludzie myślę, że oczekują więcej po prostu teraz i chcę im to dać po prostu.
Kończymy aktualności. Za chwilę prognoza pogody. Ja życzę Państwu miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.